Przeglądamy właśnie maile z wklejką miesiąca od widzów. I tutaj jest naprawdę dużo ciekawych historii. A chcemy wybrać takie trzy najfajniejsze historie wklejki miesiąca, żeby wam pokazać, co odwaliliście w tym miesiącu. Zacznijmy od nietypowej wklejki, której nie uwzględniamy, bo to była wklejka na rajdzie. Mianowicie Paweł był na mucie, tak? Na takim rajdzie będzie relacja. I co tam się wydarzyło, Pawule? No na rajdzie się wkleić? Patrol na Simexach utknął w rowie, po prostu myśleli, że pójdą drogą z Moty, która jednak ma trochę inne kąty najścia i zejścia, czyli w zasadzie ma takie kąty, że może podjechać pod pionową ścianę. No patrol niestety miał zderzak z przodu, zderzak z tyłu i wjechał w taki rów i tak w tym rowie został, bo przedni zderzak uderzył o jedną stronę rowu, tylny o drugą stronę rowu. No dobra, no ale to jest rajdowa ekipa, czyli wyciągarki tam wszystko mają. Ile się wyciągali? Z ponad godzinę, myślę. Zaczynali sami, niestety wyciągarka nie była w stanie ich wyciągnąć, ich wyciągarka. Potem przyjechała Zmota, która próbowała ich wyciągnąć mechanikiem. To przyciągało Zmotę do patrola, więc potem przywiązali Zmotę liną do drzewa, ale liną wyciągarki asekuracyjnej, to pękła ta lina wyciągarki, to przywiązali tą Zmotę pasem, to pękł pas. Więc ekipa, a patrol siedział, więc ekipa ze Zmoty uznała, że jedzie dalej. A potem zjechał drugi patrol, który próbował ich wyciągnąć. Też się przywiązał do drzewa, w międzyczasie urwał sprzęgiełko. Przez blocze, tak do góry, trochę do tyłu, nie do przodu. I trochę się w końcu odkleił i ruszył. No, akcja zakończyła się ogólnie sukcesem. Po godzinie. No. No i jakby szkody były większe wśród ludzi, którzy chcieli pomóc, niż pewnie w tym patrolu, który się zakopał. Oczywiście, że tak, bo ten patrol, który się zakopał, to nic mu się nie stało. To może my nie powinniśmy tych niespodzianek i prezentów wysyłać do ludzi, którzy się wkleili, tylko dla ludzi, którzy im pomagali, bo to jest ważniejsze chyba niż to wklejenie. Ale dobra, wracamy do naszego konkursu. Było zdjęcie wklejonej ciężarówki. Puste waży 6,5 tony, a były na nim jeszcze dwie pełne palety spożywki, czyli 700 kg jedna. Podjechał patrol z Cherokee'em, niestety nawet na dwie wyciągarki nic nie dali rady. Szarpanie spowodowało tylko wyrwanie tylnej belki, tak więc przyjechał drugi man z firmy, przepakowaliśmy towar i pod koniec dnia podjechał ciężki czteroosiowy holownik, który bez zająknięcia wyciągnął mana. Niestety jest w nich niskochłodnica, więc gdy zawisł na przedniej osi podczas wyciągania, została ona wyrwana z bebechami. Także takie historie są cudowne. Znaczy, cudownie się ich słucha. Fronterą pojechał z dziewczyną w teren nad jezioro, no i wyjechało mu koło. To jest dobry przykład, żeby pokazać, że mając fronterę też można mieć dziewczynę. Dziewczyna chciała mnie zabić, bo komary zjadły nas żywcem, a wyjazd trwał ponad 3 godziny. Ogólnie postanowił, że wymieni ten most pod blokiem i trochę mu się zeszło, dlatego napisał, że moi sąsiedzi mnie nienawidzą, bo trochę to trwało przez oczekiwanie na most, ale frota już jeździ i ma się dobrze, choć ma u mnie ciężko. Widziałem raz, że Półośka wyjechała w moście w jeepie. Klipy się urwały i wyjechała Półośka. Tomasz, właściciel Range Rovera Classica, bardzo fajnej, klasycznej terenówki już, wracał z polowania, uznał, że na 23 wróci do domu, żeby żona się nie denerwowała. No i jak wracał do domu, było już ciemno, a że teraz trwają roboty drogowe u niego tam w okolicy, no to się pomylił i skręcił w złe miejsce. Chciał zawrócić i myślał, że złamie się na raz, ale niestety się nie złamał na raz i myślał, że to jest trawa, a to było błoto i podczas zawracania się zakopał. I zakopał się na tyle mocno, że nie mógł sobie sam poradzić. W ogóle nie miał trapów i próbował, zamiast trapów podkładał pachołki robotników, bo obok jest budowa autostrady, ale to nie pomogło, ale fajny pomysł, o tym jeszcze nie słyszałem. Wracali inni ludzie też z polowania i oni próbowali go wyciągnąć, ale się nie udało, więc chociaż odwieźli go do domu. Także auto zostało na noc zakopane obok autostrady, która się świeżo buduje. No i następnego dnia pojechał z żoną ich osobową Skodą wyciągnąć to auto, ale na szczęście pomogli im robotnicy, którzy koparką wyciągnęli biednego Range Rovera. Jak to napisał, mimo tego co się nasłuchałem i tak było ekstra. Pan Grzegorz pojechał z córką na zakupy. No i w pewnym momencie jakaś pani na ulicy pokazuje mu, że coś jest nie tak z kołem. No i wysiadł i okazało się, że pani ma rację, że koło jest krzywo
W załączniku jest fota i do tej pory nie brzmi to porywająco, ale czytaj dalej, rozkręci się, także czytam. No ale to wzywasz pomoc, przyjeżdżają i naprawiają, ale się okazało, że ci, co przyjeżdżali z pomocą, auto, lawety i tak dalej, a to nie mieli sprzętu, a to nie wiedzieli, co z tym zrobić, także... Tylko jeszcze warto dodać, że na pierwszą lawetę czekał 3 godziny i ta laweta, będąc tam 40 minut, konsultując co tam z centralą, nic nie wskurała i wróciła. Potem przyjechała kolejna laweta, która znowu tam była z godzinę i też nic nie wskurała, bo nawet się nie zmieściła na parking, żeby do niego wjechać. I ogólnie... Z prostej historii, która powinna się zakończyć w godzinę, ale, na parkingu... Ale czujesz to? Koleś pojechał na zakupy, a wrócił o północy do domu bez auta. To w lesie szybciej ludzie sobie radzą niż na parkingu gdzieś tam, pod centrum handlowym. Ciekawa wklejka była, tutaj dostaliśmy informację od Michała, który jechał na majówkę bremachem załadowanym wraz z 12-metrową przyczepą kempingową i też się wpierdzielił i w skrócie, bo tu jest jakby cała opowieść, to można książkę wydać. W każdym razie jego prawdziwa przygoda trwała 72 godziny w głuszy, w nocy, w błocie. I teraz tak, w skrócie. Wyciągarkę w połowie drogi odmówiła posłuszeństwa. Był ciągnik, który dwukrotnie przychodził nam z pomocą. Na ostatniej prostej układ kierowniczy odciągania dostał tak po dupie, że trzeba było go skręcać po nocy w wielkiej kałuży błota. To mi się podoba. Była nawet policja wezwana przez właściciela łąki sąsiadującej z tą leśną drogą, na której musiałem zawrócić. I także cała noc atrakcji. Bremachowi to się nic nie stało, bo Bremach ciągnął kampera, takiego nieterenowego, który jechał za tą ciężarówką, no i niestety on ucierpiał już bardzo. Tam pogiął się, pourywały się jakieś plastiki, no ogólnie ta przyczepa kempingowa mocno ucierpiała. Paweł ma klasyczną przygodę offroadową, czyli wyjazd na grzyby. Tak, to jest historia, która mnie urzekła, ponieważ tutaj postanowili pojechać sobie na grzyby przed pracą, czyli tam od 9 do 12 pozbierać grzybki i wrócić do roboty. Ale niestety droga popadała w nocy i Pajero kałuże, którą przejechało dzień wcześniej, to tego dnia już nie przejechało. Zakopali się w tym błocie, byli sami, wyciągarka się popsuła i co dalej? Byli w lesie, bez zasięgu, daleko od cywilizacji, no i nagle mija ich właśnie pani na rowerze z pełnym koszykiem grzybów. I oni pożyczyli od tej pani rower i pojechali do cywilizacji po znajomych, żeby przyjechali inną terenówką i ich wyciągnęli. Piękna jest ta historia dla mnie, bo po prostu pożyczyli rower od pani, która zbierała grzyby, żeby pojechać po pomoc. Ale tych grzybów nazbierali, czy nie? Jak tam tak, było? Tak, skończyło się tak, że wrócili do domu z pełnym bagażnikiem grzybów i nie był tydzień pracujący. Co oznacza, że grzybki się tyle przeciągnęły, że no nie zdążyli do pracy. A, kapuję. Ja w tych historiach, które dostajemy, zauważyłem, że bardzo często pojawiają się żony, koleżanki, i wydaje mi się, że to jakby kolejny cykl naszych opowiadań powinien dotyczyć tematu, jak poznałem swoją dziewczynę za pomocą terenówki czy offroadu, albo takie historie dramatyczne, jak straciłem kobietę przez offroad albo terenówkę. Ciekawe, czy są takie historie, ale nie wiem, czy chcemy ich słuchać. Nie wiem, ja byłbym w tej pierwszej grupie. A, że wyrwałem dziewczynę na złomka, tak? Właśnie idziemy pakować prezenty, bo powysyłamy wam zgodnie z obietnicami kilka różnych fajnych rzeczy. Dostaliśmy nowy materiał prosto z Australii od Ronalda, który można powiedzieć jest takim naszym korespondentem na stałe, bo cały czas mi wysyła coś ciekawego. Wczoraj wieczorem dostałem telefon od mojego znajomego dealera Toyoty tutaj na Gold Coast, który powiedział mi, że mają pierwszy egzemplarz Toyoty Land Cruiser 300. Samochód bardzo długo oczekiwany tutaj w Australii, tylko dlatego, że poprzedni model, którym ja obecnie jeżdżę, to jest Toyota 200 z silnikiem 4,5 litra V8 diesel, jest obecny na tym rynku od 14 lat. Toyota z reguły co 10 lat wymienia samochody. Model 200 był na tyle popularny, że trzymano go trochę dłużej. Nie jestem jakimś specjalistą w dziedzinie samochodowej, który objechał już prawie wszystkie samochody i zna się na nich dokładnie, ale Toyotami zrobiłem już prawie 800 tysięcy kilometrów, także mam trochę pojęcia, Toyotami Land Cruiserami na temat tego samochodu. Tak jak powiedziałem, 14 lat. Model obecny był w sprzedaży, sprzedano ich w Australii ponad 125 tysięcy sztuk, także na kraju, który liczy sobie 25 milionów mieszkańców, to spora część rynku światowego. No, Australia jest w tej chwili numer dwa. Emiraty Arabskie parę lat temu wyprzedziły Australię.
Przy czym Emiraty Arabskie robią coś takiego, że oni importują Toyoty i sprzedają również w inne części świata. No to taka nowość i to jest już tak jeszcze wyżej niż 200. Tak, następca 200. To jest ta linia Land Cruiserów dużych, tych luksusowych, dużych Land Cruiserów. Tak jak rzeczywiście... 60, 80, seta, 200. Duża, luksusowa. Czekasz w tej chwili na Toyotę nową. Czeka się około roku czasu. W tej chwili mają zamówień na ponad 20 tysięcy sztuk już w Australii. Także samochód na pewno oczekiwany. A to prawda, że 300 nie ma V8? Już? Nie, nie ma V8. Już ma V8. V6. To jest mniej smutno, bo dwusecie, wszyscy w dwusecie chcieli kupić Toyotę model V8. A dwuseta z V8 nazywała się Toyotą V8. A teraz 300 nie ma V8-y? Ale masz rację, bo on zwrócił na to uwagę, dlatego że powiedział, że no, w Polsce to wszyscy marzą o tym, żeby mieć Patrola z BM-ką, a w Australii wszyscy marzą o tym, żeby mieć Toyotę z V8. Tak, tak. Powiedział. V6, no V6, no to już nie jest V8, a tutaj zdradzę wam tajemnicę, że w Australii V8 ma takie specjalne miejsce. Tak jak pamiętam kiedyś, jak jeszcze mieszkałem w Polsce, każdy taksówkarz marzył o tym, żeby mieć małego dieselka. To były lata 70, 80. Znaczy 70, bo 80 już mnie nie było w Polsce. Tak w Australii każdy marzy, żeby mieć chociaż raz swój samochód z silnikiem V8. Znaczy, to w ogóle fajne dylematy mają. Cieszę się, że nas ten dylemat nie dotyczy, bo to auto pewnie do Polski oficjalnie nigdy nie trafi do sprzedaży. Trzeba będzie je ściągać. No, z Dubaju. Za grube tysiące. Właśnie. A propos Dubaju i samochodów z Dubaju, to dzisiaj dostałem maila, że mamy też tam naszych widzów, którzy tam mieszkają i zapraszają nas na takie piaski, żeby poupalać. I wiem, że już parę osób mi to wysyłało, tylko czekaliśmy na lepsze warunki, że tak powiem... Żeby było zimniej. Żeby było zimniej. Więc jest gorąca prośba, bo ja już nie pamiętam, kto nam wysyła zaproszenia, że jeśli jesteście w stanie nam pomóc i zobaczyć ten offroad na pustyni, to my się tam wybierzemy. Potrzebujemy tylko kogoś, kto będzie takim przewodnikiem i nam pokaże, jak to tam wygląda. Pojeździmy, nie wiem, jego samochodem możemy coś wynająć. Na pewno obowiązkowa będzie wizyta we wszystkich salonach samochodów terenowych. Tak, postanowiliśmy, że wracamy na kołach. Nowymi Toyotami i Patrolami. Ja mogę nawet starym. Takim Y60. Tylko 4.2 benzynka. Także myślę, że zima to jest dobry pomysł, żeby się wybrać do Dubaju. Także czekamy na taką propozycję, że chłopaki wpadnijcie, pokażę wam, jak to wygląda. Co nie? To by była fajna wycieczka. No tam nas jeszcze nie było. No właśnie. Widziałem takie duże wydmy na pustyni Gobi, ale jeszcze w Emiratach mnie nie było. No. I takie pionowe podjazdy pod górkę, patrolem z... Tam 4.2 benzyna, albo 4.8 benzyna. Głównie benzynę. A, bo tam wszyscy na benzynę, tak? Tak, 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 bo benzyna kosztuje 50 zł. A diesel jakieś 40 groszy. Może my tam zostaniemy. Słuchajcie, ja dosyć dużo przejechałem Toyotami, dużo opowiadam na moim kanale, to jest kanał Nowa Gra, o moich wycieczkach po Australii. Także jeżeli ktoś się interesuje wycieczkami, w ogóle chce więcej wiadomości na temat Toyoty Land Cruiser, to zapraszam do mojego kanału i bardzo, bardzo było mi miło, gdybyście odwiedzili mój kanał i zobaczyli, co ja tam opowiadam na temat właśnie podróży po Australii i samochodu. Teraz będzie ostrzeżenie, bo ostatnio na rajdzie widzieliśmy, co się dzieje, kiedy samochód terenowy nie ma klatki, tak? Paweł? Tak. No niestety, kiedy nie ma klatki, to się nic nie dzieje, dopóki nie zacznie dachować. To jest problem, że kiedy auto bez klatki zacznie dachować, a to był jeszcze Samurai Cabrio, to robi się z niego auto takie na równo z drzwiami prawie. No strasznie to wyglądało, widziałeś te tak, zdjęcie? Tak, no. Tak. I szczególnie niektóre auta są bardzo na to podatne. Właśnie Samurai, Discovery, Defender. To są auta, które się najbardziej składają na równo z linią maski, nie? Pokazujemy te dramatyczne zdjęcia, żeby pamiętać o tym, że to jednak jest fajne, ale jak są te trawersy, nie, nawet nieduże górki, to po prostu ja mam to w głowie i jakby zmierzamy do tego, że szukamy warsztatu, Paweł, tak? Który by trochę ogarnął naszego samuraja, bo samuraj też przeżył dachowanie i jakby... Nawet nie jedno. No nawet nie jedno. I nie jesteśmy w stanie tego sami pospawać dobrze. W sensie nie znamy się na tym i chodzi o to, żeby zrobić mu taki porządny przegląd, zrobić taką klatkę albo półklatkę. Półklatka wystarczy. To jest właśnie przykład samuraja z taką fajną klatką i gdyby ktoś, że tak powiem, pomógł nam ją stworzyć i zamontować, to byłbym wdzięczny, bo to jednak...
No troszkę się boję jeździć samurajem po tych naszych dachowaniach. Mieliśmy dużo szczęścia, że się nic nie stało, ale no po tym, co widzieliśmy ostatnio, to szczęściu trzeba dopomóc i chcemy dopomóc taką klatką. Nie musi być aż taka strasznie pełna, bo nie do wszystkich klas nas dopuszczą, ale z przodu tutaj jest bardzo fajnie zrobione, wpuszczone i wydaje mi się, że coś takiego plus tutaj takie zastrzały i tak naprawdę to wszystko. Także jakby ktoś miał trochę czasu, chociaż pewnie teraz nikt nie ma czasu, to byśmy prosili o taką pomoc w ogarnięciu samurajka. Jak mówię, nie za darmo, zapłacimy tyle, ile trzeba. Ważne, żeby się komuś chciało i żeby był czas i żeby była taka terminowość, że się umawiamy, że zrobicie to w miesiąc i za miesiąc odbieramy auto. No z delikatnym poślizgiem, ale że nie tak, że czekamy pół roku, bo dostajemy dużo informacji, że ludzie oddają auta do mechaników i później dzieją się dramatyczne rzeczy. Także ładna klateczka. No przy klatce to nawet nie tylko umiejętność spawania, ale umiejętność zbudowania klatki zgodnie ze sztuką, nie? Jakby to nie chodzi o to, żeby były tylko dobre spawy. No bo już widzieliśmy klatki, które się rozlatują po dachowaniu, to o taką też nam nie chodzi. Nie. Klatka musi być dobrze policzona, jakby to, jakby ktoś już wymyślił, jak to się robi i trzeba to umieć, no my nie umiemy. Ile tu jest? Pokazuję? 40. 40 milisiewertów na godzinę. Ja pierdzielę. Ja się odsuwam. Ostatnio udało mi się spełnić kolejne podróżnicze marzenie, czyli odwiedziłem zonę czarnobylską, w której stoi dużo więcej takich złomów jak ten. No może nie takich samych, bo starów tam nie znajdziemy, ale oprócz opuszczonych budynków, elektrowni, no częściowo opuszczonych, bo ona częściowo nadal jest zarządzana, i opuszczonych instalacji wojskowych, znajduje się tam pełno sprzętu starego. Zwykłych cywilnych samochodów, ale też sprzętu budowlanego oraz pancernego. Na przykład w sytuacjach, w których musieli ogarniać spychacze do przepychania radioaktywnej ziemi, a nie było sprzętu, to używali w tym celu na przykład czołgów, które na szybko przerabiali. I cały ten sprzęt dość mocno napromieniowany został w zonie, bo jakby nie było co z nim zrobić. I znajdują się tam takie właśnie cmentarzyska sprzętu, gdzie dużo tego sprzętu dzisiaj da się zobaczyć. Część sprzętu tego bardziej napromieniowanego została wywieziona dalej i zutylizowana, częściowo zakopana po prostu w oznaczonych miejscach. Część sprzętu, który mniej promieniuje, dzisiaj jest tak naprawdę po prostu turystyczną wystawą, bo zona czarnobylska aktualnie to duży turystyczny biznes i tak naprawdę tam jest setki wycieczek dziennie. Warto, naprawdę warto. W sensie to nie jest taka turystyka, że morskie oko jest zakopane, tylko to jest nadal taka turystyka, którą jak się pojedzie, to jest takie wow. I dwa dni spędzone w strefie czarnobylskiej jakby powoduje, że jest tak no fajnie. W sensie jak się wyjeżdża potem do normalnego świata, to wszystko jest takie inne. Ale widać, jak bardzo natura to miasto zjadła, nie? Tak, to było najbliższe właśnie miasto, jeśli chodzi o elektrownię. Tutaj właśnie zaraz za granicą jest ta elektrownia. I ogólnie z całego regionu po katastrofie przesiedlono 150 tysięcy ludzi. To było ogromne miasto, które teraz się wydaje, jakbyś chodził po jakichś budynkach w lesie. Naprawdę, tu wszędzie rosną drzewa. Na środku ulicy nawet rosną drzewa. Pęka asfalt i drzewa wyrastają. Także jeszcze trochę i natura zburzy to miasto. Po prostu rosnące drzewa rozwalą wszystko. Zwiedzając zonę, należy też pamiętać, że to nie jest tylko sceneria z filmów czy gier komputerowych, ale także miejsce ogromnej tragedii, która na zawsze zmieniła postrzeganie energii atomowej na świecie. Skupcie się, bo musicie odpowiedzieć na bardzo poważny zarzut, który się pojawił w komentarzu, że, uwaga, to będzie trudne słowo, trywializujemy offroad. Że offroad to jest porządne, poważne hobby, na które ludzie wydają mnóstwo pieniędzy, a my robimy imprezę dla SUV-ów. Na tej imprezie pojawiają się auta bez napędu i że z takiego jakby profesjonalnego, trudnego, męskiego hobby zrobiliśmy taką właśnie zabawę dla każdego. I jak się jakby ustosunkujecie do tego komentarza? Ja myślę, że jakby terenowość samochodu zależy od tego, gdzie jego właściciel nim wjeżdża. I jeżeli ktoś w teren osobówką z napędem na przód bądź na tył wjeżdża w cięższy teren niż ktoś inny posiadając Wranglera, Rubicona czy Land Cruisera i nigdy nie zjedzie z asfaltu, to który samochód jest bardziej terenowy? No dla mnie ten, który wjeżdża w teren. Czyli każdy, który wjeżdża w teren... Jest terenowy, tak. Jest terenowy i ma prawo wjechać w teren, czy dopiero jak kupisz prawdziwą terenówkę, to możesz... Ja bym w ogóle wprowadził licencję na wjazd w teren, nie? Bez jakby egzaminu nie wolno ci wjeżdżać w teren, licencję, grube pieniądze, i wtedy będzie elitarnie. Tak, ale tej licencji my nie możemy wydawać, bo jesteśmy amatorami. I teraz wam wyjaśnię jeszcze słowo hipokryzja. Hipokryzja polega na tym, że na przykład ktoś kręci filmy, ktoś organizuje imprezy i zaprasza ludzi i z tymi ludźmi jeździ, ale krytykuje to, że na przykład my też kręcimy filmy i zapraszamy ludzi, jeździmy z nimi w terenie, robimy imprezy, bo uważa, że to jest jakby
niedobre, dlatego że po pierwsze się nie znamy, bo się nie znamy, bo on jest starszy, bardziej doświadczony, a po drugie, że właśnie ten offroad staje się coraz bardziej powszechny, co generuje problemy, że zdarzają się ludzie, którzy na przykład, no nie wiem, no nie szanują jakichś zasad, których staramy się wszystkich uczyć i że to właśnie jest taki zarzut do nas, a hipokryzja polega na tym, że on robi to samo, tylko na mniejszą skalę, ale uważa, że on robi dobrze, bo on jest doświadczony i tak dalej, a my właśnie robimy to nie dość, że źle, to jeszcze właśnie trywializujemy i pozwalamy, żeby, nie wiem, mikrą wjeżdżać w teren. Ale to dobra, czy trywializujemy ten offroad, czy po prostu pokazujemy jego różne oblicza i nie odmawiamy nikomu szansy na to, żeby się pobawić bez względu na to, czym jeździ. Myślę, że pokazujemy zmiany i rozwój i czasami po prostu zmiany, które następują wymuszony sposób, bo myślę, że też dużo osób jeździ w teren autami mniej terenowymi, szczególnie dlatego, że po prostu tak jest taniej. Że dużo osób chce się w to bawić, bo jest to fajne hobby, nazwijmy to dla wszystkich i każdy chce się w tym bawić. I jakby kwestia bariery wejścia finansowej powoduje, że są wymyślane coraz to nowe pomysły, czym jeszcze można pojechać w teren. Ja wiedziałem, że w offroadzie to są ludzie z różnych profesji, ale to, co mi się teraz przydarzyło, to powiem wam, jakby poszerzyło trochę moje horyzonty. Mianowicie dostałem zaproszenie do opery. Opera, wiecie co to jest, pewnie często chodzicie. Także ja dostałem, uwaga, wchodzę, biorę ulotkę, czytam i tak, główna rola męska, nasz fan. Główna rola żeńska, jego partnerka, razem jeżdżą XJ-em. Idę do opery i co pierwsze szukam? Terenówek pod operą. Stoi XJ-cik, pięknie zrobiony, tak jak prawie mój. Mówię, o, to jest nasz widz. Także spędziłem uroczy wieczór z żoną w operze. Bardzo fajne doświadczenie, naprawdę wam polecam. I cudowne jest to, że później się spotkaliśmy, zrobiliśmy sobie fotkę. Także takich mamy widzów i offroad to nie są tylko mechanicy. Offroad to jest kultura i sztuka takiego wyższego poziomu. Dostaliśmy do testów GoPro 10, to już jest 10. wersja tej kamerki, która w Terenwizji jakby jest ze mną od początku, bo od zawsze używamy tych kamer i rzeczywiście testowałem przez te lata różne kamery specjalne, bo tych kamer na rynku jest bardzo dużo, ale prędzej czy później wracałem do GoPro, także dziękuję za to, że dostaliśmy dychę do testów. Ta kamera na pierwszy rzut oka niczym się nie różni, bo wielkościowo to jest to samo. Główna różnica jest taka, że jest nowy procesor, który jest bardziej wydajny, dzięki czemu można rejestrować obraz w większej ilości klatek na sekundę. I teraz pokażę takie piękne ujęcie kijanki, która jedzie po błocie z prędkością 120 klatek na sekundę. Jak to się zwolni, to ten offroad pięknie wygląda, także na pewno będziemy używali. Ja wiem, że te kamery są drogie. Każdy sobie myśli, kurczę, 2,5 tysiąca za kamerkę, plus do tego jeszcze jakieś pierdolety. Ale plus jest taki, że jak wychodzi nowy model na rynek, to te poprzednie tanieją. Także jak ktoś nie chce dziesiątki, nie potrzebuje, to może kupić dziewiątkę. Fajnym dodatkiem, i ostatnio to kupiłem, to jest taki moduł, który pozwala dołączyć dodatkowe elementy, jak na przykład taką lampkę, która się przydaje. Dodatkowo jest tutaj mikrofon, który powoduje, że ten dźwięk jest lepszy. Także taki media mode z tą lampką, wydaje mi się, że jak ktoś używa GoProsa, to jest niezbędny. Bardzo fajnie to doświetla, jak się na przykład w aucie jedzie, jest ciemno. Także ja sobie, że tak powiem, dodatkowo to zakupiłem, tego nie dostaliśmy. Także używamy GoProsów, polecamy GoProsy. No tak szczerze mówiąc, nic lepszego na rynku nie ma. Wszystkie zmiany i cała specyfikacja kamery jest podana na stronie jakby dystrybutora, od którego dostaliśmy tą kamerkę, ale z takich ciekawostek to zauważyłem, że jest nowa powłoka tutaj na obiektywie, która jest taka bardziej hydrofobowa, czyli ta woda się tutaj jakby tak nie zatrzymuje i ładnie spływa, widać to porównując do poprzedniej kamery. Ładę wypożyczyłem do teatru, telewizji na parę dni, bo szukali bardzo ładnego auta terenowego, który nadaje się do takiej inscenizacji. Sztuka się nazywa chyba polowanie, także im przypasował. Mówię o tym dlatego, że to były bardzo dobrze zarobione pieniądze, bo stawka za auto to było 500 zł, także Łada zarobiła 2000 nic nie robiąc. Bałem się, że jak będą jeździć, to tam coś może się popsuć, ale powiedzieli, że ją wstawiają i ona będzie stała.
Także stała 4 dni, także zarobiła na kolejne części, bo to są pieniądze zarobione przez Ładę i które wydam na Ładę. Ale to już o Ładzie na razie tyle. A chciałem powiedzieć, że teraz będzie kącik dla młodych fanów Terenwizji i offroadu, bo oczywiście zdjęcia cały czas dostaję, że dzieciaki się bawią. Także z myślą o młodych fanach, oprócz gadżetów, które już są, poprosiłem o coś takiego. To jest taki mały dowód wdzięczności, który sobie można postawić. W ogóle jakby teraz taka prośba do młodzieży, która nas ogląda. Jakiego rodzaju gadżety byłyby dla Was fajne? To znaczy cały czas myślimy, co tam jeszcze wymyśleć. Skarbonki się bardzo fajnie przyjęły, ale szukamy takich pomysłów, które to dla Was będą dobre. Czy na przykład chcecie mieć nowe puzzle, czy nowe koszulki. Jeśli chodzi o młodych widzów, to najbardziej urzekła mnie historia dwóch chłopaków, którzy dostali taką pracę domową, żeby zrobić taką reklamę książki. I oczywiście zrobili reklamę książki Terenwizji, zrobili całą taką instalację z samochodami terenowymi. To jest bardzo fajne i ujmujące, że ludzie młodzi tak fajnie to robią. Chłopaki dostali prezenty, bo już je wysłałem wcześniej, także cały czas powtarzam, że jeśli będą takie dowody zainteresowania, wkręcenia w offroad, nie tylko chodzi o Terenwizję, ale w ogóle o taką zabawę w offroadzie, to właśnie dla Was cały czas szykuję takie gadżety i wysyłam. Troszkę to nieraz trwa, ale po prostu mam nadzieję, że wszyscy dostaną. To może byśmy zrobili pierwszą operę offroadową. To już mamy ludzi, którzy tam zaśpiewają, bardzo ładnie śpiewali, chyba z 90 minut cały czas we dwójkę musieli śpiewać, bo tam nie było innych postaci, tylko dwie osoby cały czas nadają, muzyka na żywo, orkiestra też musiała tam kombinować. Wyobrażacie sobie pierwszą operę offroadową Terenwizji? Nie. Nie. Nie, to ty właśnie... My prości ludzie jesteśmy. Ale czego by mogła dotyczyć taka opera? To jest dopiero temat ciekawy. Stukającej panewki.